Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Moi drodzy, słuchajcie, takie małe info na sam początek. Zapraszam was wszystkich serdecznie do sklepu lg.tetres.com, gdzie nowa kolekcja, moi drodzy, ruszyła już wczoraj. i Tak, wczoraj. Także mamy dresy. Całe dresy, bluzy i spodnie. Kurtki, bomberki, którą na przykład mamy w tym momencie za, za mną, jest zawieszona. Maski, nowe worki. No naprawdę, po prostu powiem tyle kozacko... sztosiwko... i w ogóle wszystko naraz. Także polecam serdecznie. Linka macie w opisie. Słuchajcie, zaprezentuję wam dzisiaj, co udało mi się stworzyć przez łącznie... Żeby was nie skłamać, nie wiem do końca ile, siedziałem już kilka wieczorów, wieczorów, nocy, ponieważ nie mogłem troszeczkę spać i siedziałem sobie naprawdę... Jedną noc na przykład spędziłem... Nie wiem, zacząłem gdzieś chyba budować od godziny chyba 11.30, 12.00 i skończyłem prawie na czwartą nad ranem, jakoś tak, więc no macie już tam gdzieś 4 godziny, czy coś. Eee, dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. No i zaprezentuję wam, co po prostu udało mi się stworzyć, a dlaczego jestem w takim w ogóle miejscu i co tutaj powstanie. Ehm, no to tak, mam nadzieję, że pamiętacie, że jutro o godzinie 10 zaczyna się 12-godzinny stream rodzinowy gdzie Jaj będzie kończył 25 lat, więc mam nadzieję, że każdy wpadnie, żeby chociaż złożyć życzonka. Kto będzie mógł, wiadomo, jakiegoś tam urodzi urodzinowego donajcika, itd., tak ale to już mówię, dla chętnych. I w tym miejscu, moi drodzy, powstanie coś, co, na co wpadł jeden z widzów, albo widzek, widzek, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie wiem, że widz podpowiedział mi ten pomysł. I moi drodzy, jutro, czyli właśnie na tym live'u rodzinowym, wiadomo, że nie będzie tylko singla, spokojnie to mogę Was uspokoić, ale będę budował tutaj, właśnie w tym miejscu, projekt tortu rodzinowego. Chcę go zrobić w taki sposób, że no będzie cały zbudowany, będzie taki okrąg jakiś brązowy, z jakimś takim białym, jakby takim jakimś lukrem, czy, 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 czy jakąś taką polewą, tak? Z jakimiś tam dodatkami i tak dalej, kolorowym jakoś posypką, z numerem 25, czyli 25 lat, właśnie, jeżeli jaj będzie kończył, wiadomo, jakieś tam podpalone czy coś, ewentualnie świeczki po prostu będziemy pojedynczo budować, nie wiem jeszcze do końca. I teraz co? Jakby top dzisiaj w tym momencie zgarnie sobie cały ten, że tak powiem, tort urodzinowy, który dziś tutaj powstanie. I dodatkowo, że tak powiem, dla chętnych będzie możliwość, że tak powiem, zostawienia prezentu w formie IDODATE i nie tylko, ponieważ będę te prezenty budował koło właśnie tortu. Więc myślę, że to będzie dosyć ciekawa rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo taka fajna. No i dobra. Przejdźmy do, do tego projektu, bo pewnie się już bardzo, bardzo niecierpliwicie, ale jeszcze chwilę poczekacie, ponieważ Jaj musi się e, przekimać, żeby to wszystko fajnie w świetle dziennym wam pokazać, żeby tam nie było problemu, że, że będzie ciemno i że jakiś, kurde, luj mnie rozwali coś, bo już miałem parę e, e, takich nieprzyjemnych sytuacji i na szczęście e, udało się odratować wszystko. W sensie nic tam mi ten na szczęście takiego nie zniszczył, no ale... Przez chwilę było nieciekawie, może tak powiem. Tu już nawet stąd widać, kurczę, częściowo, ale to spokojnie, zaraz Wam wszystko zaprezentuję. E, naprawdę, roboty jest dużo. Jeszcze roboty jest z dwa albo trzy razy więcej, tak naprawdę, ponieważ teraz to, co Wam pokażę, to jest tylko część zewnętrznej strony, że tak powiem, tego projektu, ponieważ ja chcę ten projekt zrobić dogłębnie, czyli wnętrze również będzie z. z Stworzone, wykończone fotele, nie fotele kuwa, wszystko po prostu chcę tam zrobić. E, możliwe, że też silnik, chociaż z tym się jeszcze zastanawiam, bo tym też jest dużo roboty. No ale powiedzmy, że coś tam na pewno będzie. No i już Wam pokazuję, o co tutaj, moi drodzy, chodzi, jak to tutaj wygląda, bo jest to już teraz bardzo spory projekt, i już teraz widzę, w co się, że tak powiem, wkopałem, <grym, 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 ale. Tak postanowiłem. Ja że tak powiem, słów swoich nie cofam. I moi drodzy, przed Państwem <grymne> jeszcze nie gotowy, jeszcze niekompletny Ford Mustang 2018. E, czyli taki można powiedzieć poliftingowy. Jeszcze nie gotowy, jeszcze jest tutaj bardzo dużo roboty. Eee, tutaj jak widzicie są drzwi, mniej więcej tak oddzielone tym czarnym konkretem, bo chciałem, żeby były te drzwi. Eee, koła są całe gotowe tutaj, że tak powiem, wewnątrz, zewnątrz i tak dalej. Są grubości takiej dosyć konkretnej, tak. Eee, tył jeszcze tu nie jest zrobiony, mniej więcej kształt jest dobry, tylko trzeba tu jeszcze właśnie zrobić tył, te światła, w ogóle rejestracje i inne takie rzeczy. No, i tutaj ten kształt, który może na pierwszy rzut oka nie wyglądać idealnie, i może Wam się na przykład nie podobać. Może się powiedzieć, że Eli, ale to w ogóle nie wygląda tak, jak ma wyglądać. Robię sobie ten projekt razem z zdjęciem na obs po prostu takim przezroczystym. I że tak powiem, przychodzę sobie, dajmy na to, w takie miejsce dostosowuje sobie mniej więcej kadr e, i e, buduje sobie mniej więcej według tego więc e, ten kształt jest prawie idealny tyle powiem e, no i pokażę wam przód, w ogóle z przodem się niesamowicie dużo musiałem męczyć, ponieważ tak, kształt chciałem żeby był ciekawy, dużo jakichś tam detali i tak dalej, co chwilę miałem nierówności i tak dalej, gdzieś tam po nocach budowałem gadałem sam do siebie, że to się skupa, nie tak. No i weź tu ogarnij o co chodzi Światła, które zaraz Wam wytłumaczę, jaki miałem problem, ale teraz już są takie mniej więcej, jakie chciałem, żeby były czyli widoczne od boku i widoczne z przodu takie powiedzmy agresywne, takie jakie właśnie ma e, Mustang. Także już Wam, moi drodzy, pokazuję, jak to zostało stworzone. Możliwe, że jeszcze jakieś elementy tutaj delikatne będą powstawać, aczkolwiek ten, y, to, co jest teraz zrobione, jest już i tak bardzo dobrze. No, no jest, jest tyle, ile tego potrzeba, co nie? E, dobrze, już wam pokazuję. O, siema, siema podróżnik, już wam pokazuję. Proszę bardzo, moi drodzy, to jest koń. E, nawet mam powiedzmy konia na, na koszulce, więc. Teoretycznie można powiedzieć, że, 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 że można sobie porównać, wiadomo, i tak dalej. E, tego konia z, jakby wymyśliłem, zbudowałem sam. Chciałem, żeby po prostu była tutaj podobizna konia, ale strasznie miałem z tym problem, żeby to faktycznie tutaj zmieścić i żeby to jakoś fajnie wyglądało. Koniec końców zrobiłem coś takiego, co... W moim odczuciu z daleka na pierwszy rzut oka tego konia przypomina, e, i wydaje mi się, że zrobiłem kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o przód. Już wam pokazuję, z czym miałem problem. Ponieważ ten grill zacząłem budować tutaj e, i przez to cała maska była totalnie nieformalna, ponieważ ja chcę, żeby to maksymalnie była taka, wiecie, jakby replika. Więc no tutaj maska sięgała gdzieś do tej kratki, a koła były jeszcze wyżej. No myślę sobie, kuwa, no coś nie działa, co nie, coś, coś źle zrobiłem. Okazało się, że takiego elementu nie zrobiłem, bo pod grillem jest jeszcze taki powiedzmy, nie wiem jak to tam nazwać do końca, więc teraz nie będę szukał słów. W każdym razie jest taki element. Tutaj są powiedzmy takie światełka odblaski i tak dalej. No i mamy tutaj światła, moi drodzy. Ścięte, tak? Agresywne Ja wam pokażę, może to z góry będziecie lepiej Widzieć całą maskę Ponieważ roboty z nią było Naprawdę bardzo, bardzo dużo Patrzcie jak to wygląda z góry, tak? Patrzcie jak to wygląda z góry To wygląda po prostu przekozacko Jest cały grill jest, są, są, te, są te światła, tak? jest naprawdę kozak. Tutaj mamy jeszcze takie wyloty powietrza, bo po, po, po liftingowej wersji coś takiego mniej więcej występuje. Tu jeszcze maska jest niedokończona. Tutaj będzie wiadomo szyba. No i tu będzie trzeba robić wiadomo jakieś tam zegary, nie zegary, kierownice i w ogóle no generalnie jest tu jeszcze bardzo, bardzo dużo roboty. Wykończenie w środku, żeby jakieś tam czerwone było i w ogóle. Także jeszcze tej budowania będzie bardzo, bardzo dużo, ale na szczęście udało się zrobić to w takim, że tak powiem stylu i w Taką wielkością, jaką chciałem, bo dzięki czemu y, mogę sobie, jak widzicie, bawić się właśnie tymi detalami i odwzorować je faktycznie. No prawie że idealnie mówię, ja nie jestem mistrzem budowania. Wiem, że lubicie na przykład, jak ja buduję moje projekty i chwalicie mnie często, jak ty to w ogóle robisz i w ogóle. Ale ja nie jestem mistrzem budowania i coś takiego. Samo to, że, że zbudowałem coś takiego, co przypomina tą maskę tego mustanga po prostu. Dla mnie to jest wyczyn niesamowity, cieszę się niesamowicie, że udało mi się takie coś zrobić. No i mam nadzieję, że po prostu Wam się to jakkolwiek podoba. Chciałem się dzisiaj zająć troszeczkę tym tyłem, aczkolwiek budowanie tego projektu jest tak szalenie czasochłonne i tak frustrujące, bardzo często momentami, że postanowiłem, że nie będę tego budował, że tak powiem, na wizji. Możliwe, że jak będzie zrobiona cała. Zewnętrzna strona, e, i zostaniem jakieś tam wnętrze, to będę się nim troszeczkę bawił właśnie na live, przygotowując sobie ówcześnie na pewno jakieś m, surowce. E, no i też będzie właśnie, jak już mówiłem w środku, bardzo, bardzo dużo roboty. Ale oczywiście, no, cały odcinek nie będzie tylko o moim pitoleniu y, i o jednym projekcie, chociaż no, no jest. no jest to największy projekt, tak? Jest to największy projekt na tym sejwie. nie ukrywajmy. Y, Będę go tworzył najdłużej ze wszystkich projektów, e, pożre najwięcej surowców, ale czy mnie to boli? Nie, ponieważ tworzę coś, co nawet nie sądziłem, że kiedykolwiek w ogóle będę chciał tworzyć e, w takiej skali, tak, ponieważ ja wiem, ile ma po prostu to, e, ile z tym jest po prostu roboty. E, polecimy sobie właśnie w tamto miejsce. To jest tak, jak właśnie tutaj wam wcześniej pokazałem e, w tym miejscu, w sensie, że tu mamy powiedzmy, taką przestrzeń, tu jakieś projekty wiadomo będą mogły powstać i w tym miejscu również będzie mógł powstać e, taki mam plan, żeby zrobić taki jakby urodzinowy most, można by tak powiedzieć. E, dlatego tutaj, no mówię, po raz kolejny jakby zaznaczam, że spokojnie jakby singla nie będzie przez całe 12 godzin, e, ponieważ już ostatnio 12 godziny e, live Singla był. Aczkolwiek chciałbym zrobić e, na tyle długiego tego live'a w sensie na tyle długo singla na tym live'ie, żebym był w stanie po prostu stworzyć sobie e, to, co tutaj mam zaplanowane, tak, żeby to było faktycznie stworzone na tym e, na tym live'ie. Co zatem idzie? Wydaje mi się, że podzielimy sobie tego live'a właśnie na dwie części, e, czyli e, przez dajmy na to pierwszy. E, 5-6 godzin live'a, bo jest to, będzie, będzie to live 12 godzinny, e, Będziemy cisnąć sobie minigierki e, różnego typu, wiadomo, tam, tam party, nieparty, bedwarsy i tak dalej. LOL, nie, nie chciało spłynąć tego. E, różne minigierki, takie, jakie znacie i tak dalej. Później Podejrzewam, że właśnie około tej szóstej godziny live'a, do praktycznie samego końca na przykład, będziemy właśnie sobie cisnąć singla. Czyli wyjdzie de facto na to, że live z samego singla będzie wynosił 6 godzin i 6 godzin będą to minigierki. Wydaje mi się, że takie połączenie jest najlepsze, ponieważ ja bardzo lubię... Yy... Singla, bardzo lubię cisnąć sobie, sobie tą seryjkę. Nie muszę się niczym stresować, buduję sobie jak chcę, ile chcę i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że potrzeba bardzo dużej ilości czasu, żeby faktycznie to wszystko zbudować. Szczególnie, że te moje projekty, to, to naprawdę jak ktoś by nieraz zobaczył, no to pomyślał sobie, no liaj, no to ty, ty, ty to szalony w ogóle jesteś, co nie? E Także tak wam mogę powiedzieć, nie wiem do końca, czy taki plan, jaki Wam teraz powiedziałem, będzie faktycznym tym, który będzie. Czyli możliwe, że na przykład, żeby była większa różnorodność, zrobimy tak, że podzielę sobie tą swoją e, pracę jeszcze bardziej na tym live'iku. Czyli dajmy na to, zrobimy pierwszą na to godzinę e, minigry. Później na przykład godzinę, dwie będzie single. Potem na przykład znowu będzie godzina y, półtorej do dwóch na przykład minigier. Potem znowu single, tak żeby było na przykład na przemian. Choć z drugiej strony ja szczerze mówiąc, preferuję y, jakby tak zdecydowanie jedną rzecz naraz, żeby się tak jakby nie rozbijać. Czyli już po prostu jeżeli y, będzie ten single, to wtedy po prostu już sobie go dociśniemy do y, końca. Bo tak jak już mówiłem, bardzo mi się fajnie y, siedzi. Na singlu. E, nikt mnie jakby nie pogania. E, nikt mi kuwa tutaj nie czytuje, e, nie robi jakichś szalonych rzeczy, e, które by mogły mnie zdenerwować, więc no, najlepiej mi się po prostu siedzi na singlu, To już będę powtarzał. Nie wiem ile. Ale, ale powtarzam, bo lubię. To co nie? To lubię singla, będę się powtarzał. E, także tyle co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o projekty odnośnie jutrzejszego live'a. Odnośnie tego co tutaj pory stworzyłem i no mówię nie wiem ile mi zejdzie na cały ten projekt, ale tak sobie założyłem że chcę go stworzyć może, może nie w całości, ale właśnie w tej większej części, tej zewnętrznej samemu, ponieważ jest bardzo dużo elementów E, które co chwilę wymagają poprawy i uwierzcie mi, że, no, nerwicy to ja już tu nieraz miałem przy tym projekcie. Z drugiej strony później mam mega satysf satysfakcję, jak patrzę na cały kształt tego projektu, no bo już teraz, tak jak możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ten przód, który zajął mi horrendalną ilość czasu, no, wygląda to naprawdę, naprawdę e, ładnie. Mam nadzieję, że wam również się to zresztą e, podoba, ponieważ jest to w sumie drugi projekt na tym sejwie, jeżeli chodzi o auto, e, więc ja... E, w dalszym ciągu nie uważam się tutaj za jakiegoś dobrego budowniczego e, samochodów, ponieważ odwzorowywanie czegokolwiek e, budowlami e, wiąże się z tym, że trzeba zrobić albo na tyle duży projekt, żeby te szczegóły się zgadzały, albo no po prostu ci to nie wyjdzie, bo złą skalę wybierzesz, albo, no nie wiem, no, nie czuję się dobrze w niektórych tych tematach, jeżeli chodzi o budowanie, tak? E, ale no przysiadłem rzuciłem sobie takie powiedzmy wyzwanie i mam nadzieję, że po prostu podołam i, 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 i da radę to wszystko zrobić e, tutaj nasuwa się pewnie też pytanie że Eliaj, a czy ktoś zgarnie Bustanga i w ogóle, na razie nic na ten temat mówić nie będę, ponieważ e, to jest plan na dopiero przyszłość, przyszłość, przyszłość najpierw tylko przede wszystkim muszę zrobić, albo być bliski ukończenia go i wtedy ewentualnie zdecyduję faktycznie tak na 100% co się z nim, że tak powiem stanie czy, czy w ogóle tak naprawdę ktoś będzie go mógł, że tak powiem, zgarnąć, yy, czy coś tego typu, tak? Yy, czy będzie to projekt na przykład niepodpisany przez yy, nikogo, jak tak naprawdę, nie? Czy, no, myślę, że to będzie dosyć interesujące, będzie taki bardziej wyjątkowy. Dobra, uprzedłem sobie ten teren, który tutaj chciałem, ponieważ chciałem tutaj sobie yy, zrobić już zarys troszeczkę, właśnie tego tortu, tych prezentów, tak? Tak jak mówiłem, ten tort będzie sobie gdzieś, powiedzmy, tutaj na samym praktycznie środku. Tak jakby go można było tutaj gdzieś tak usadowić, powiedzmy, w ten sposób, co nie? E, no i teraz by przydało się tylko zrobić jeszcze jedną rzecz, to zrobię nawet teraz. E, Uruchomiłem sobie Minecraft Cir Circle Generator. I stworzymy sobie, moi drodzy, okrąg. Tego nie będziecie widzieć, zaraz wam to pokażę. Okrąg o wymiarach, wydaje mi się... Poczekajcie. 15 na 15. Czy to nie będzie za duże? Chyba nawet nie. Dobra, zapiszmy sobie pingie. Wrzucę Wam to, żebyście widzieli na. Mm... No tutaj po prostu na live, na, na, na live Nie na live tylko na ekranie Patrzcie w ogóle jakie rzeczy mam tutaj patrz, montaż na żywo, normalnie patrz, jakie rzeczy są w sklepie Myk, jaka reklama poszła <laughs> Może ja sobie to powinien tak dać tutaj w rogu gdzieś na przykład i sobie prowadzić odcinek Ty to jest całkiem spoko pomysł patrz normalnie <laughs> Czekajcie, wrzucę wam ten obraz. Eee, profesjonalny youtuber 2019 Poczekaj, gdzie to, kurde, jest? Halo, halo eee, PNG, PNG Gdzie ty, kuwa, jesteś? Gdzie, to, gdzie to się zapisało? Przepraszam na emocji. PNG, a tu się zapisało gdzieś pewnie A tu się zapisało, dobra Mogę to tak przerzucić? Nie, tak nie przerzucę Dobra, na pobrane Pobrane i tutaj, dobra, pyk O, proszę bardzo Taki okrąg, moi drodzy, będzie Ale tych rzeczy na dupie na tym ekranie

Czy taki tort będzie wystarczający. On jest malutki, tak jak teraz patrzę. Więc wydaje mi się, że nawet sobie zwiększymy ten, ten, tą, tą obręcz i dajmy sobie na 21 może. Albo właśnie 25. Ej, to będzie dobre. Poczekajcie, to będzie zdecydowanie lepsze. Dobra, czekaj, załadujemy to nowe. O, pyk! 25 i to będzie zdecydowanie lepsze, tylko tu będę miał problem z pajonkami. Odejdź, ode mnie, zmoro nieczysta. Dobra, ile tu tych kratek będzie? Łojezu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Po 12 bloków by musiał być, czyli tak.

Jeszcze sobie to zrobimy na tym odcinku. Co by nie było, co nie? Nagrywam sobie to dzień wcześniej, specjalnie, ponieważ dzisiaj z Kiarunią musimy e, podjechać do weterynarza, zdjąć szwy tam po, po sterylizacji. Tak już teraz miała z 10 dni i tak dalej, więc już teraz e, powinno być wszystko ok. I, I jakby mam nadzieję, że nie będzie problemu ze zdjęciem tych szwów, ponieważ no, coś czuję, że Kiara sobie nie da tak łatwo tam się zbliżyć do swojego brzuszka. Będzie gdzie? gdzie mi tam się kręcicie dziady. <noise> Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, i teraz ja sobie odpalę ten sam projekt tutaj na bocznym ekranie, bo będę go bardziej widział, a wy to będziecie mieli w takiej miniaturce, że tak powiem. Dobra, i teraz mamy tak, po trzy z każdej strony. No i co chcesz? Czego? Czego chcesz? Idź. <noise> Żelazo mi aż wyrzuciło, ty, dobra. E, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale to będzie spoko, że jest taka e, tutaj średnica 25 25 kratek także torta dla 25 urodziny w Minecraft 20, 25 kratek średnicy elo, nie? <grym> dobra, teraz znowu po 3 i tutaj po 3 zrobimy okrąg troszeczkę inaczej niż to zazwyczaj robię, czyli po prostu będę robił z każdej strony od razu, tak? dzięki czemu jest mniejsza szansa na to, że się pomylię, raczej bo Ponieważ będę robił z każdej strony po prostu to samo, tak? Dobra, zjedzmy sobie rybeckę. Szkoda, że akurat pada. No mogę, w sumie, wiecie co? Chyba zrobimy sobie tak na szybciora, Przekimajmy się, bo naprawdę. Ja nienawidzę deszczu w Minecraft. Nie wiem, ile razy, nie wiem ile razy już to mówiłem. Ale strasznie mnie tutaj irytuje. Tutaj chyba nie mam żadnego łóżka, nie? Dobra, mam. Mam w domciu. To jest szybko do domciu. Rym, cym, cym. Bo mnie będzie przeszkadzało to, co nie? Ty, w sumie wyjdzie kolejny dosyć taki długi odcinek, bo ostatnio wyszedł odcinek chyba nie wiem, ja wiem. 40 minut jakoś było, czy 41. To teraz wyjdzie taki. Nie wiem, półgodzinny czy coś, nie? <grych> eee, ale fajnie, bo przynajmniej powrzucałem parę rzeczy na, na, na ekran, tak jak chciałem, i w sumie tak powinienem robić, bo to jest taki mały element, który super jakby nie. nie... Nie brudzi i tak dalej. Dobra, to wam wyłączę, żeby, żebyście za dużo elementów na ekranie nie mieli, bo się, bo się burdel zrobił mały. Ale do owej kolekcji nie zdejmę, to musi być reklama, rozumiesz? Wszystko musi być. Dobra, jak to wygląda? No, będzie fajnie, będzie cały tu zrobiony taki torcik. No i mamy dużo miejsca dookoła, żeby zrobić właśnie te e, prezenty, tak? A prezenty, z, coś czuję, że zrobimy sobie mm, takie 5 na 5. Co nie? 5 na 5 albo 3 na 3. 3 na 3 by było łatwiej zrobić, bo by więcej się zmieściło. He he. Ale 5 na 5 mi się wydaje, że zrobimy sobie. Zaraz ogarniemy wiesz, zresztą. Dobra, kolejne po 3 będzie. Z każdej strony, czyli. Lecimy znowu to samo. To no nie jest zbyt skomplikowany ten okrąg, więc tutaj myślę, że problemu nie ma. Ale jak sobie już teraz zaplanuję, to będę miał o wiele mniej roboty w przyszłości, tak? A postaram sobie przed samym live'em jeszcze przysiąść teraz e, i przygotować sobie dużo konkretu właśnie tego, którego potrzebuję, czyli brązowego, białego, e, czerwonego, no i ewentualnie właśnie elementów takich, żeby to sobie oświetlić. Dobra, jak mamy na trzy, to później będzie dwa, okej, okay, to już będzie tak, tak i tak. No to tylko łączymy w ten sposób i nie? Już w tym momencie będzie git. Okej, okay. no to mnie, mnie to odpowiada, co nie? I mamy w tym momencie, moi drodzy, stworzony okrąg. E, a w środku tu sobie możemy to posprzątać w środku tego samego tortu w ogóle wpadłem na pomysł, że nie będę go wiadomo wypełniał całego, tylko będę robił zewnętrzne krawędzie, ale żeby go jakoś też fajnie może wykorzystać, to bardzo możliwe, że w środku powstanie jakiś domek albo coś tego typu, tak? Będzie można fajnie jakoś tutaj to ogarnąć. No i dobra, to byśmy mieli. Nie wiem na jaką wysokość to będzie robione. Podejrzewam, że jakiś 10 kratek minimum będzie wysokość tego, tego, tego tortu, tak? mogłem zrobić w ogóle, nie wiem, kilka różnych tam poziomów, yy, yy, zrobić go troszeczkę, nie wiem, później węższego, szerszego i tak dalej, aczkolwiek myślę, że, że zrobimy taki fajny, klasyczny yy, tort, który po prostu będzie miał jakoś, mam nadzieję, fajnie zrobiono tam polewę i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie yy, to już jutro, tak? To już jutro będziemy sobie tutaj właśnie działać z tym. No, będzie fajny torcik, będzie fajny torcik, to już, to już widzę, że będzie kozak, nie? E, także teraz co będę musiał zrobić, no to co, zebrać sobie, mówię, barwniki e, białe, tam czerwone, ponieważ mam ich trochę mało, e, przysiąść, porobić te konkrety, e, Jeszcze muszę sprawdzić sobie, a propos właśnie konkretów, ile mam ich w pozostawionych przepisankach, bo tam jeszcze trochę ich miałem, ale to by... patrzcie po prostu na to wszystko, to to jest nic w porównaniu do tego, nie? Ile, ile po prostu... Pracy to wymaga, co nie? Ale mówię, no już zacząłem, to, to, to już skończę, tak? Choćbym miał robić to bardzo na raty, to to skończę kiedyś. E, dobra, z tego co widzę, tutaj nie ma żadnego białego konkretu. Tutaj chyba też nie. Wydaje mi się, że zużyłem go praktycznie całego. Czerwonego też tutaj za bardzo nie widzę. No będzie trzeba, mówię, będzie trzeba dorobić. Brązowego jest dosłownie trochę, więc no to jest tak naprawdę nic, ponieważ tam czuję, że no tak, minimum 5-6 staków tego brązowego będę potrzebował, żeby zrobić chociaż te ścianki. Może mniej, może mniej. Cięż, ciężko mi jest tak oszacować od razu. E, dobra, polećmy sobie jeszcze raz tutaj nad tym przepięknym hardkorowym musztangiem. Żebyście tutaj sobie zobaczyli, tak, ten przód. Mówię, ten przód, z tego przodu jestem bardzo dumny, tak? No wyszedł mi tak, jak chciałem. Jest tak agresywny, jak chciałem i jest ta maska duża, no po prostu jest kozak. Ale roboty jeszcze z tym jest w luju. wow wow wow, czekaj, bo mnie to nacisnąłem. Chciałem zjeść, a z fajerwerki. No trudno, będzie trzeba też fajerwerki porobić. Także. Tu się pożegnamy, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Poganankowo. Projektowano reklamowo jakiś odcinek, jak to Single, tak? Single to na chillku zawsze, bez stresu, bez bez e, jakichś takich specjalnych planów, wszystko na spontanie, bo ja tak lubię. Ja tak najbardziej mm, lubię sobie cisnąć odcinki, tak mi się po prostu najlepiej je nagrywa. I tyle, i myślę, że wam też się zresztą one um, podobają, że jest to taka, taka naturalność, nie jakieś tam super planowanie, nie wiadomo czego i robienie jakieś tam fabuły. Dobra, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za oglądanie, miłego rzenka, moi drodzy wszystkim e, i do następnego jutro 10.00, przypominam, live'ik 12-godzinny urodzinowy. Zapraszam wszystkich, wszyscy są mile widziani. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!